Dzień dobry. Dzisiaj przygotujemy ćwikłę z chrzanem. Ja mam tutaj kilogram buraków ćwikłowych. Te buraczki zostały już ugotowane, one są miękkie. Gotowały się około godziny. W czasie gotowania możemy je sprawdzać, nakuwać nożem lub widelcem i sprawdzać, kontrolować, czy są już miękkie. Kiedy buraki będą już ugotowane i miękkie, zestawiamy je z palnika i dolewamy do pełna zimnej wody. Dzięki temu właśnie tak będą nam się obierały. Proszę. Odcinamy końcówki i wrzucamy do gara. Za chwilę będziemy je ścierać. Buraki są obrane ze skórki. Ja je później jeszcze przepłukałem zimną wodą, żeby wypłukać resztki skórki, które na nich zostały. Następną czynnością jest ścieranie tych buraków na tarce. Musimy je wszystkie dokładnie zetrzeć. Te starte buraki podpłynęły nam troszeczkę sokiem, więc wrzucimy je na chwilę na druszlak i odlejemy nadmiar tego soku. Nie chcemy przecież, żeby podpływał on nam później pod potrawy, z którymi będziemy je jeść. Buraki są już odsączone z soku. Tego soku nie wylewajmy, on nam się później przyda do barszczu. Możemy go wykorzystać do barszczu na uszka. Z powrotem do garnka wrzucam buraki i po kolei dodaję wszystkie dodatkowe składniki. A więc będzie to 9 łyżeczek cukru, pół łyżeczki soli, kwasku cytrynowego, mniej więcej 1/3 łyżeczki i około 150 gramów tartego chrzanu. Ja wolę te buraczki, wolę ćwikłę nieco mocniejszą, o intensywniejszym smaku chrzanowym, więc dodam właśnie 150 gramów. Natomiast jeżeli wolicie słabszą, no to oczywiście to może być to około 50 gramów mniej. I to wszystko bardzo dokładnie mieszamy. Wyszła nam idealna, taka jaką lubię, ćwikła z chrzany. A tak ona wygląda na talerzyku. Jest gęsta, nie podcieka nam sokiem, z odpowiednią ilością cukru, soli, kwasku cytrynowego i chrzanu. Doskonały dodatek do różnego rodzaju mięsa.